Millions of Ukrainians have been displaced, and a generation of Ukrainian children have been traumatized. One of the dimensions of diplomacy the U.S. government explores in Poland focuses on mental health, a field that continues to be path-breaking. And everyone knows the long-term implications of this kind of trauma and this kind of upheaval on children. Each piece tells a story of a child's experience of war and displacement, but also their healing. Through their posters, you can see and begin to understand what they have been through, and it is now so moving and so great to see it on broad public display outside here. Dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia z art terapii, to często dzieci przede wszystkim z problemami emocjonalnymi o różnym pochodzeniu. Są to też dzieci z doświadczeniami stresu pourazowego. Praca z głębokimi, trudnymi doświadczeniami, z traumą przybiera często taki kształt spirali. Gdy docieramy do miejsca, w którym wydaje się, że już jest dobrze, że jest bezpiecznie, że jest już w porządku, osoba się czuje na tyle dobrze, że otwiera kolejną warstwę. Osoby, które dostają pomoc, mogą liczyć na stałe wsparcie. From dark to light, show people how effective art therapy is. Because the children, when they came to our education hub art therapy class with professional psychologists, they were drawing dark, very scary stuff because what they had in their mind. And month goes by, they were drawing flowers, beautiful picture. So this is very important to support children, hundreds of thousands of children that are suffering from distress, from mental health, from psychological issues. Wystawa jest tylko częścią naszej współpracy z UNICEF-em. Od początku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, staramy się, wspieramy różne projekty, które pomagają w szczególności dzieciom przystosować się w Polsce do nowego otoczenia, nowych warunków. Każda wystawa, która przypomina, jak ważne jest bezpieczeństwo, pokój, jak ważne są dzieci, a w szczególności wystawa w obecnym czasie, która przypomina historię, która zwraca się właśnie ku dzieciom, ku ich doświadczeniom, która upomina w jakiś sposób dorosłych, że ich decyzje mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie świata i społeczeństwa, które tak naprawdę nie ma na to wpływu, a jest często największą ofiarą tego.